Agata Smalcerz, witam Państwa we wtorek 24 sierpnia. Zapraszam na Jawor Express. Rozpoczynamy od informacji epidemiologicznej. Jak podaje Ministerstwo Zdrowia, w ciągu ostatniej doby w Polsce odnotowano 233 nowe zakażenia. Z powodu COVID-19 zmarło 8 osób. W Jaworznie nie potwierdzono zakażeń, a 58 osób przebywa na kwarantannie. Klasyki, czyli dawne auta, pojawiły się w Jaworznie w niedzielę 22 sierpnia. Zobaczmy materiał filmowy przygotowany przez Elę Bigas. Każdy przyjechał o własnym silniku, lawek nie wykorzystano. Karoseria aut na błysk, wnętrza pięknie odświeżono, czyli takie to samochodowe majstersztyki. Jest to po prostu taki luźny spot, czyli rzucana informacja, że spotykamy się dzisiaj tutaj o godzinie 15, kto ma ochotę, to po prostu zaprosiliśmy postać porozmawiać. Ciężko powiedzieć skąd przyjechali, ale głównie z miast ościennych, czyli tutaj część z Małopolski, część ze Śląskiego. Z najciekawszych aut, no ciężko powiedzieć, no każde auto jest ciekawe na swój sposób. Mamy parę takich perełek jak na przykład Opel Manta czy Pontiac. No jest kilka takich ciekawych aut. Zaciekawił nas Chevrolet z lat 60., czyli legendarny samochód raperów amerykańskich. Jak powiedział nam pan Sebastian, za ciekawe autko uznać też można było kabriolet Pontiaca. Amerykanie mieli dziwne auta, takie we własnym stylu, dodał pan Sebastian. I chociaż Rolls-Royce'a nie było, to i tak było się czemu poprzyglądać. Mój samochód jest to Ford Fairmont Futura z 79 roku. Samochód amerykański, tyle że na rynek europejski. Samochód posiadam od 2018 roku, czyli w zasadzie już 3 lata nam stukło. No nie ukrywam, pierwsze półtora roku to była walka o to, żeby samochód uruchomić, odpalić, bo co prawda on zaraz po zakupie zajechał, ale jak już zajechał, tak stwierdził, że dalej nie, więc został zrobiony cały układ hamulcowy, silnik został rozebrany, silnik został zrobiony, układ zapłonowy, gaźnik, nie gaźnik, to wszystko zostało zregenerowane. A samochód ogólnie jako tako remontu nie przechodzi u blacharskiego, lakier jest oryginalny. No jest zrobiona mechanika, tak że można było wsiąść i jechać bez stresu. Ten samochód jest dla mnie ważny, bo odbudowałem go własnymi rękami. Był, mimo że jest prawie nowym samochodem, bo ma bardzo mały przebieg, to był bardzo skorodowany, spędzając 30 lat pod plandeką w bardzo złych warunkach. Tak więc jest dla mnie bardzo ważny. Jest to Ford Mustang z roku 73. Jest to koniec pierwszej generacji Mustangów. Jest to najdłuższy seryjnie wyprodukowany Mustang. Oczywiste, do tak eleganckich aut należy dobrać równie eleganckie odzienie. Byle jak wyglądać nie można. Komfort jazdy jest dużo większy, a poza tym przyjemność z jazdy takim zabytkowym samochodzikiem no wzrasta, jeżeli się dopieści różne inne szczegóły również. Pojawiło się też parę dawnych motocykli. Był radziecki motor z 1963 roku z wózkiem bocznym. Jako żywo przypominający motory niemieckie ze stawki większej niż życie. I nie był to przypadek. Pan Tadeusz, właściciel owego motoru, powiedział, że motor jest wierną repliką niemieckiego BMW. Jako dodatek do motoru pan Tadeusz ma oryginalny wojenny po niemiecki hełm i panterkę z Bundeswehry. Życzymy pasjonatom aut dawnych tyle samo powrotów co wyjazdów i niezwykle udanych, szalonych wypraw. Na parkingu rowerowym w centrum Jaworzna zamontowano stację naprawy rowerów. Jest to pierwsze urządzenie powstałe w ramach jaworznickiego budżetu obywatelskiego. Kolejne dwie stacje powstaną przy Geosferze i Gródku. Dzięki tym stacjom w sposób bezpłatny i samodzielny będzie można dokonać pewnych napraw, a także napompować opony. Najbliższa dekada będzie kluczowa dla powstrzymania globalnego ocieplenia. Szczyt COP26 może przynieść radykalne rozstrzygnięcia. Najnowszy raport IPCC przede wszystkim mówi jasno i dobitnie o tym, że to, co się dzieje w tej chwili z klimatem i za globalny kryzys klimatyczny odpowiedzialny jest człowiek. O ile poprzednie raporty one mówiły, że mówił o bardzo dużym prawdopodobieństwie, że to człowiek zmienia klimat, to o tyle ten raport jest bardzo dosadny w swoim brzmieniu i on mówi jednoznacznie, że to my, to nasze antropogeniczne emisje gazów cieplarnianych wpływają na zmianę klimatu.
I tutaj generalnie mamy w tej chwili bardzo ciekawą sytuację, dlatego że o ile w poprzednich latach my zawsze mówiliśmy o możliwych scenariuszach i o tym, co się zadzieje w otaczającym nas świecie, to o tyle w tej chwili czasami nam się wydaje, że wydarzenia wyprzedzają naukę. Mamy coraz większą ilość danych, mamy coraz lepsze modele, coraz większe moce komputerowe, które pokazują, że w znacznym stopniu my niedoszacowaliśmy tych zmian klimatu, że wzrost temperatury do 1,5 stopnia właśnie może nastąpić w ciągu następnych 20 lat. My wiemy teraz z większą pewnością, że za wszystkie zjawiska ekstremalne, których w tej chwili doświadczamy, za ich intensywność w zasadzie odpowiada globalne ocieplenie. I tutaj nie ma innego wytłumaczenia na to wszystko, czego doświadczamy dookoła w tej chwili. A ten rok 2021 jest rokiem szalonym, jest rokiem, w którym natura demonstruje wszystko, co nas może spotkać, jeżeli nie ograniczymy emisji gazów cieplarnianych. Bardzo się skupiam na dwutlenku węgla, który jest gazem najdłużej żyjącym w atmosferze. Natomiast oprócz dwutlenku węgla my jeszcze mamy w tej chwili emisję freonów, różnych gazów przemysłowych i przede wszystkim emisję metanu. I to, o czym mówi najnowszy raport IPCC, to również o tym, żebyśmy przestali emitować i ścięli te emisje innych gazów. Dlatego, że trzeba sobie jasno powiedzieć, że wzrost globalnych temperatur, on też powoduje uwalnianie się wszystkich gazów zakumulowanych we wiecznej zmarzlinie i to jest to zjawisko niekontrolowane, to jest to zjawisko, którego możemy w przyszłości nie kontrolować niestety. Także tutaj stanowisko nauki jest jasne. Ścinamy nasze emisje netto do połowy wieku, do 2030 roku. Emisje gazów cieplarnianych powinny zmaleć o 50%. Co to jest wesoły autobus i gdzie się znajdował, opowie nam historyk Jarosław Sawiak. Cóż to jest ten wesoły autobus, nazwa, która dość mocno wpoiła się w świadomość mieszkańców Jaworzna. To nie żaden pojazd, ale konkretny budynek mieszkalny, a mianowicie blok wybudowany w obrębie dzisiejszego osiedla Podwale, czyli po prostu w śródmieściu miasta Jaworzna. Jest on usytuowany przy ulicy o nie mniej enigmatycznej nazwie SF Mazur, do której zresztą za chwilę przejdziemy. Natomiast sam budynek, sam ten tak zwany wesoły autobus, skąd nazwa autobus, skąd nazwa wesoły? Autobus, no być może przez wzgląd na fakt, że on jest najprawdopodobniej najdłuższym blokiem mieszkalnym w okolicy, złożonym aż z 7 klatek, co stanowi go pewnego rodzaju rekordzistą w najbliższej okolicy. Przełamanie bryły tego bloku może przywodzić na myśl autobus przegubowy, a takowe przecież w przeszłości po Jaworznie, nie tylko zresztą po Jaworznie, jeździły. Ale być może nazwa autobus wiąże się również z faktem, że mieszkali tam ludzie, którzy w pewnym sensie przyjechali w to miejsce z jednej części Jaworzna do części drugiej, właśnie na ulicę tak zwaną SF Mazur. A dlaczego wesoły? Proszę Państwa, jeżeli mówimy o blokowiskach na terenie czy to Jaworzna, czy różnych miast Zagłębia, czy Górnego Śląska, zazwyczaj rozumiemy je jako zbiorowisko ludzi niepowiązanych ze sobą z różnych części miasta, regionu bądź kraju. I rzeczywiście bardzo często tak jest, chociażby w samym naszym Jaworznie zdecydowana większość mieszkańców tych tak zwanych blokowisk to jest ludność z zewnątrz, ludność allochtoniczna. Natomiast ten tak zwany wesoły autobus był tutaj ewenementem na swego rodzaju wyjątkiem, dlatego że zdecydowana większość ludności tego bloku po jego wybudowaniu to byli ci sami ludzie przeniesieni z jednej części Jaworzna w całości niemalże do drugiej. Co to byli za ludzie? A mianowicie byli to mieszkańcy starej ulicy Mostowej i ulicy Okrzei, przede wszystkim tych dwóch ulic. Kiedy wyburzono starą, trochę taką przypominającą slumsy i familoki zabudowę tychże ulic, to praktycznie całą ludność tamtej okolicy przeniesiono do jednego bloku. Przeniesiono całą społeczność, która się znała, która dobrze się rozumiała, która się ze sobą bawiła, która się ze sobą kłóciła, która się ze sobą godziła, obgadywała, piła alkohol i prowadziła niejednokrotnie hulaszczy tryb życia. Proszę jednak zwrócić uwagę, że nawet ze wsi można przenieść człowieka do miasta, ale na siłę się mieszczaninem go nie uczyni, nikomu oczywiście nie ujmując. Chciałbym tylko zwrócić uwagę na fakt, że ci ludzie, którzy kiedyś wcześniej mieszkali na Mostowej czy na Okrzei, przenieśli ze sobą swego rodzaju mentalność.
nie tylko względem siebie, ale również względem tego, co robili na co dzień. Proszę sobie wyobrazić, że w takim bloku położonym niemal w środku dzisiejszego ulica Podwale ludzie na balkonach hodowali kury, gołębie były normą, króliki były normą, a nawet świnie na balkonie, a w niejednej piwnicy podobno nawet przeprowadzono tak zwane świniobicie, co sami Państwo przyznają jest swego rodzaju ewenementem jak na miasto. Miasto Jaworzno i nie tylko zresztą. Więc cała ta atmosfera, ale cała również ta mentalność tych ludzi, którzy przybyli z innej części Jaworzna, z ulicy Mostowej i Okrzei do tego bloku, spowodowała, że ludzie zaczęli ten budynek nazywać nie tylko autobusem, ale w dodatku wesołym autobusem, ponieważ poniekąd ci ludzie z tej części ulicy Mostowej i Okrzei poniekąd przyjechali tutaj niemal w całości i zamieszkali na wiele, wiele lat. Zresztą ten budynek wspomniany jest do dnia dzisiejszego, rzecz jasna istnieje do dnia dzisiejszego, chociaż wiadomo, że nastąpiła już w tym przypadku zdecydowana wymiana pokoleniowa, ale ludzie dotychczas pamiętają tą nazwę i w większości wiedzą, skąd się ona wzięła. Na zakończenie zapraszam Państwa na spotkanie z przyrodnikiem Piotrem Grzegorzkiem. Jak dla mnie istniały od zawsze. Mowa o mostach kolejowych nad Przemszą, nieco na wschód od drogi S1. Niestety, przez lata nie wpadłem na pomysł, aby je rzetelnie udokumentować. W tym roku zostały, jakby to powiedział Kubuś Puchatek, zniknięte. Oczywiście stało się to w majestacie prawa, świętego prawa własności. Jest mi ich żal jeszcze z jednego powodu. Otóż kiedyś wstawiłem je na mapę Google. Obecnie już się nie wyświetlają. Teraz możemy oglądać resztki betonowych filarów. Jest tam także galeria malarstwa na betonowego. Oczywiście ani to Altamira, ani to Faras. Oczywiście zniknęły elementy metalowe. Drewniane podkłady, bogate w specjalistyczną chemię, wciąż zalegają w pobliskich zaroślach. Można je wyczuć z daleka. Bujna roślinność nie jest w stanie tego zamaskować. Informacją kończymy dzisiejsze wydanie Jawor Ekspresu. Dziękuję za uwagę. Widzimy się już jutro.